Cech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spaceon, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, falo, mózg. Co za małpa przebrzydła. Chce mnie wykończyć. O Jezu, zapierdzę się kiedyś na śmierć. Przyrzekam. Jeżeli jutro na talerzu zobaczę mielonego, pizgnę nim halinkę w łeb. Poszło z gruzem. Fałszywy alarm. Chwila, moment. Przecież to te szczeniaki, co przez nich dostałem mandat. Dobra. Wy idziecie skołować rejestrację, a ja idę się odlać. Wszystko jasne? No nie. Po co nam czyjeś tablice? Jezu, Wojtas, nie znam większego tempaka niż ty. Na stacjach mają monitoring, tak? No tak. No to przecież gdybyś taką akcję odjebał na swoich numerach, to od razu mógłbyś jechać do psiarni się zgłosić. No faktycznie. Ty to masz łe. Jeszcze jakieś pytania? No ja mam jedno. No? Po co idziesz się odlać? Wojtas, zmieniam zdanie. Znam większego tempaka. No to teraz się policzymy. Halinka! Halinka! Halinka, otwieraj! No, czego? Później ci wszystko wyjaśnię. Halinka, gdzie moje spodnie? W praniu, a gdzie? Wszystkie portki pściną zawiedzają. Moja wina, że mnie faszeruje z tymi pierdzącymi mierolymi dzień w dzień. Dobra, nie ma czasu, jeszcze kombinerki. Oko za oko, ząb za ząb, a za mandat nadcięty przewód hamulcowy. Nie do końca, bo się połapią na parkingu, ale w końcu pierdzielnie, w najmniej oczekiwanym momencie. Kto zadziera z Wiesławem paleta, tego na złom odwiezie laweta. Nawet się trochę rymuje. Gotowe. Pomyślał, że klatka schodowa to też miejsce publiczne. Dobrze, tylko spisali, a nie następny mandat. Macie? A jak? Dwie różne, ale z was lamusy. Jak to będzie wyglądało? No Wojtas to jeszcze rozumiem, Praga południe. Ale Spaceon wieśniak to nawet rejestrację wisiacką musiał wybrać. No co? Gówno, fura na blachach z Grójca to większa siara niż z Piaseczna. Dobra, przyczepiacie, nie ma czasu. Kurwa, po chuja te kompresory na stacjach robią, jak i tak żaden nie działa. Ech, gdyby to była moja stacja, pewnie też by nie działał. Krzyś! Idziesz zajarać? Była cygania. Jak skończymy, to zrób coś z drzwiami od kibla, bo otwierają się ciągle. I smród, jak pomielonych. A czemu ja? A temu, bo dzisiaj ja jestem kierownikiem zmiany i nie wypada mi kibla reperować. Nie? No dobra, ale jutro jak się role odwrócą, to nie licz na taryfę ulgową. Zresztą, co to za problem, tyrtytko przypierdolę i po kłopocie. Ocipiałeś? A jak będę chciał skorzystać? Tyrtytka, to bilet w jedną stronę. Kurna, coś mi tak za głęboko wpada ten gej od hamulca. Ty sam jesteś gej, do tego pedał. Mamy zatankować i spierdolić bez płacenia, tak? No tak. To co się ustawiasz pod LPG? Jedź pod benzynę, jak masz za darmo kondonie. No tak. To pełna? Pojebawszy, od razu będzie podejrzane, jak zalejesz za więcej niż fura warta. Dej za 5 dni. Widziałeś, nie zapłacił. Co za debile, nie wiedzą, że na każdej stacji są kamery. Zajmij się kiblem, a ja dzwonię po pały. Zwycięstwo! Kolejny raz wracamy na tarczy i to wszystko dzięki mojemu planu! To teraz zaplanuj, skąd weźmiemy brąksy do uczczenia akcji. Czekaj, zaraz coś wykombinuję.
Zdejmuj teraz na chwilę, trzeba zdjąć blachy, bo lipa będzie, jak nas mędry zatrzymają, nie? No co jest? Kurwa, hamulec nie działa! Uważaj, latarnia! Mało brakowało! Ja mój ręcznym! Jakim ręcznym? Linkę urwałem pierwszego dnia pod Auchanem, jak go kupiłem, o kurwa! Macie za swoje, głupie szczyle! Taki ładny polonez, jaka szkoda! I jeszcze przy okazji kadeta komuś skasowali. O, już ich mają bardzo dobrze. Zaraz, powiedziałem w kadeta? W mojego kadeta?